Ach, ta dzisiejsza młodzież nic nie robi, tylko nosy w tych pudełkach schowane. Tak, tak, tylko smartfony i tablety i nic więcej. Ja to ciągle tablety biorę. Czy naprawdę ta dzisiejsza młodzież, że się tak wyrażę kolokwialnie, jest do niczego? Kolokwialnie. Gdzieś słyszałam to słowo. A, już wiem. To wyraz używany potocznie. Czyżby smartfon służył do czegoś więcej niż tylko telefonowanie i gry? To przecież oczywistość. Nie stać po pozorach, koleś. My po prostu jesteśmy smart pokoleniem. S jak sprytny. M jak mobilny. A jak aktywny. R jak rozsądny. T jak technologicznie zakręcony. A do czego może posłużyć smartfon lub tablet? Do nauki przecież to... Oczywistość, to już wiem, ale konkretnie. Ojejku, no normalnie. Jak nie wiem czegoś, to wpisuję w Google. Pan Google wie wszystko przecież. Możemy też wykorzystać smartfon, kiedy zapomnimy na przykład wypracowania z polskiego. Na szczęście zawsze zapisuję wszystkie pliki w chmurze, dzięki temu zawsze mam do nich dostęp. Ja staram się być fit, więc mój tablet zawsze mi pomoże. Prawdy? A w jaki sposób? Ach, to proste. Lubię dobrze zjeść, ale staram się, żeby to jedzenie było zdrowe. Szukam przepisów w sieci i pstryk i jestem kucharzem. A po jedzeniu, kiedy chcę spalić kalorie, ustalam trasę i z całą rodziną jedziemy na rowery. A na wycieczce robię zdjęcia, a potem je stawiam na Facebooka. Dziś ma padać na 89%, dlatego mam parasol. Dzięki technice zwykłego ucznia mogę stać się nauczycielem. Po prostu robię pstryk. Dzięki temu mogę uczyć się na przykład języków obcych lub być prawdziwym nauczycielem i przepytywać moją młodszą siostrę. Oczywiście, to proste. Wystarczy zrobić pstryk. Ojej, chyba coś popsułem. Nas pięknych jest mało, a ja tak lubię otaczać się pięknem. Dlatego odwiedzam Instytut Kulturalny Google. Ja też korzystam z tej apki, tylko że do nauki. Szybko chcesz wezwać pomoc w razie potrzeby? Wyciągnij smartfon. Tak, tak, trzeba być świadomym. Jak widzimy, młode pokolenie żyje szybko i wykorzystuje technologię do nauki i rozwoju osobistego. Nie sądźcie po pozorach, bo mylą. Smart! Bądź mądry. Też bądź smart.